Ogólnie widzowie, jeśli sobie tutaj wejdziemy w grę, mapę, to tutaj mamy różne mapy, ale również mamy mapę jak Kepler. Jest to podobno taka planeta, gdzie człowiek byłby w stanie przeżyć. I tutaj też mamy różne państwa. I tutaj też jest Polska. Więc w tym filmie, jako Polska, postaram się osiągnąć coś na mapie Kepler. Od razu stawiam podatki, towary, inwestycje. I mam 80 punktów technologicznych, co jest bardzo ciekawe. Mam dużo w utrzymanie wojska, dużo we wpływy z podatków i dużo w przyrost ekonomiczny. No i w sumie tyle wystarczy. I w ogóle tutaj można kolonizować różnorakie prowincje, więc ja tutaj zaczynam ruszyć. I od razu odruchowo zacząłem skipować tury, ale to jest błąd. Tutaj można normalnie sobie podpłynąć i sobie jakieś tereny różne poprzejmować. No ale już jest za późno w sumie, więc dobra. Ja tutaj wybuduję port na tej jednej prowincji, co udało mi się zdobyć. Albo wiecie co? Popełniłem zbyt duży błąd, ja tam od razu powinienem płynąć. Więc ja po prostu zacznę od nowa. Teraz nie będę odruchowo skipował tur, tylko po prostu sobie tutaj wszystko przejmę. A raczej większość, bo raczej wszystkiego mi się nie uda przejąć. I od razu tutaj stawię podatki, towary oraz inwestycje oraz punkty technologii. W sumie też mogę jakoś trochę inaczej ustawić. Ustawię to mniej więcej o taki sposób. Dobra, wszystko tutaj przejmujemy. Ty, nie udało mi się przejąć tej tutaj prowincji. To jest. A tutaj jest taki w ogóle wyścig szczurów, żeby zdobyć jak najwięcej, ile się tylko da. Aj, dobra. Tym razem udało mi się więcej zdobyć. Tu mamy taki w sumie półwysep trochę, więc bardzo ciekawe. Ja tutaj zgrupuję całe to wojsko oraz tutaj ustawię port. I ten port już tutaj jest wybudowany. I sobie przeniosę wojsko tutaj do mojej głównej części w sumie mojego państwa. Zobacz jak moje relacje dyplomatyczne nie są najgorsze. Ogólnie moim celem jest, nie wiem, zagranie po prostu na tej mapie. I można bardzo dużo wojska rekrutować tutaj na tych prowincjach. Ale nie wiem jak to wykorzystam, w sensie jak ja mogę dużo rekrutować wojska, to znaczy, że inni mogą jeszcze pewnie o wiele więcej mi coś tutaj każą asymilować. Kurde, jakaś choroba przyszła. I też w ogóle te prowincje tutaj musiałem zasymilować, bo tutaj było takie, że w ogóle żadnej tożsamości narodowej oni nie mieli. No ale dobra, już się tutaj pojawia inflacja. Ja bym chciał coś tutaj podbić, więc ja tutaj zaczynam rekrutować wojsko na, nie wiem, na Litwę może, albo na Niemcy. Wyrekrutuję wojsko za całe moje pieniądze i dopiero później pomyślimy. No ale już zacząłem ustawiać sobie wojsko na Niemcy, a jesteśmy gorzej rozwinięci niż Niemcy. No ale dobra, ja na nich ruszam. Chociaż, jak ja mogę tyle wojska wyrekrutować, to znaczy, że oni też tyle wojska mogą mieć. Więc dużo ryzykuję. I chyba już się pora stąd wycofać, w sensie widziałem ile oni tam mieli wojska na jednej kratce. Oj, tu są lekkie kłopoty. Oni mnie tutaj całego przejmą. Tylko jeszcze tutaj sobie podpłynęli. No i bardzo mało terenów mi zostawili. Więc ja może sobie ogarnę drugą próbę po prostu i podbijemy coś, co jest gorzej rozwinięte. Bo już tutaj jak widać inne państwa wcale nie są gorsze. W sumie to są lepsze nawet. Tylko tutaj oczywiście postaram się przejąć jak najwięcej. Oj, teraz chyba mniej przejmiemy. No, niestety teraz mniej przejęliśmy. Kto nam tutaj zabrał? Wielka Brytania nam zabrała tutaj trochę terenów. Więc ja znów tutaj ustawię sobie port. Przenoszę sobie wojsko. Zaczynam tutaj asymilować. Muszę też to ustawić. Tym razem to w sumie ustawię tak samo jak wcześniej. Albo bardzo podobnie. Okej, jakoś tak teraz to jest ustawione. Te punkty technologii. I zaczynam skipować tury. I nie wiem na co ruszę. Może na Litwę, później na Łotwę, która jest łatwa w rankingu. No jest trochę gorsza od nas. Nic w sumie na nią można ruszyć. Może tym razem się uda. Więc zaczynam tutaj rekrutować potężną armię, która zaraz powinna zdobyć całą Litwę. A Litwa ma w sumie tylko jedną prowincję. Czy ma więcej? Nie, ma tylko jedną. Bo myślałem, że też sobie jakieś tutaj jeszcze tereny przejęli. No ale nie przejęli. Więc tym razem się musi udać. Okej, ale bardzo dużo wojska mi ubili. Kurde. Czy tyle wojska mi starczy na Łotwę? Nie, wolę nie ryzykować. W sensie, ja już znam potęgę tych państw na tej mapie, więc ja wolę nie ryzykować i ja poczekam. A w międzyczasie przypomnę ci o zostawieniu łapki w górę, suba, wbiciu na serwer Discord, napisaniu komentarza z pomysłem na film, ale tam też napisz frazę pomysł na film oraz możesz zajrzeć również opcję wspierający. I jakaś choroba tutaj przed chwilą była, więc ja tutaj muszę znów zasymilować. Ogólnie te prowincje są bardzo spore, w sensie one mi przypominają mapę tą z Age of History 1, ale mniejsze takie są trochę te prowincje. No i tak, to mi wygląda jakby to miało powstać za czasów Age of History 1, to wszystko. A co ty o tym sądzisz, to możesz w sumie w komentarzu napisać. Już się pojawia inflacja, więc ja tutaj zaczynam rekrutować wojsko.
W ogóle nie muszę tego wojska rekrutować z tą mapą. Okej, dobra, więc pora wypowiedzieć wojnę Łotwie. I na początku się wszystko udało. Oni nie mają jakiegoś potężnego wojska, o dziwo. Tutaj oni mogą mniej ludzi mieć, czy co? Nie wiem. Ale ciekawe bardzo. Oni tu chyba nie mogą tyle wojska rekrutować po prostu. Więc ja sobie po prostu mogę tutaj przejść. I już mam 100%, więc czy mogę wziąć wszystko? Niestety nie. Więc ich tutaj wasalizuję i anektuję. I tutaj są problemy z asymilacją, więc ja tutaj troszeczkę wojska pozostawię. Niech tutaj się wszystko ładnie asymiluje tymczasowo. I Chińska Republika Ludowa. Oni są wysoko w rankingu. No czyli oni chyba mogą już coś potężniejszego wyrekrutować. No ale dobra, skoro Łotwa nie stawiła oporu, to myślę, iż Estonia też nie postawi. Więc ich sobie tutaj teraz zaatakuje. No nie, no oni tutaj nic potężnego nie mają. Więc myślę, że tutaj z tymi państewkami można sobie na spokojnie pofarmić. Okej, tutaj jest jeszcze Irlandia. Czy na Irlandię tyle wojska też mi starczy, czy już to by było za dużo? W sensie, czy oni już mi mogą postawić jakiś opór? Nie wiem. Wiem tutaj, że muszę Estonię zwasalizować i zaanektować. No ale, nie no, tutaj ta wojna powinna zająć minimum, w sumie to max, jedną turę. A oni jeszcze tutaj są, mają jakąś prowincję. No dobra, można tam się przepłynąć. Chociaż myślę, że oni tutaj już mogą coś potężniejszego mieć. No ale 7 koła wojska to na realia tej mapy nie jest nic potężnego. No i dobra, trzeba tutaj się znów zająć asymilacją. Bo myślę, iż już zbyt bardzo jestem zadłużony i mam 1 000 000 złotych długu. Czy tam 1 000 000 złota w sumie. No, to troszeczkę wojska rozwiązałem, no i teraz trzeba po prostu czekać. Okej, już mam kasę na plusie, więc tutaj można już zacząć wszystko asymilować. Ja też swoje wojsko z tych terenów okupowanych już w sumie mogę wziąć, żeby to wszystko mogło się na spokojnie asymilować tutaj. I ja tutaj przenoszę się do moich początkowych terenów i w sumie nie wiem, gdzie dalej będę kontynuował ofensywę. Czemu tu się Irlandia odrodziła? Były jakieś bunty, których ja nie zobaczyłem, czy o co chodzi? W sensie, ja muszę ich chyba na nowo zająć tutaj. No dobra, bez problemu. Ale skąd oni się tutaj pojawili? Oni mieli jakieś rebelie czy co? Czy ja ich zwasalizowałem i nie zaanektowałem? Chociaż tutaj tam jedną prowincję dalej mam. Dobra, oni mi tam uciekają, ale mniejsza w to, bo tutaj wszystko już jest znów zajęte. I tutaj wszystko już zaczniemy na nowo asymilować. No i dobra, widzę, że tutaj Niemcy mają wojnę z Hiszpanią i Portugalią też, więc w sumie zaraz w te Niemcy można się wbić, no ale na razie nie mam wystarczająco pieniędzy, by móc ich w ogóle zaatakować. W ogóle to jest 3000 rok, a gram 17 lat tutaj, więc to się zaczynało po prostu w 3000 roku. Ciekawe bardzo. Dobra, więc ja tutaj zaczynam rekrutować jakieś wojsko i ta Rosja się coś tak nieprzyjemnie ustawia na granicy ze mną. To jest największa potęga w ogóle na tej planecie, więc trochę słabo. Tam też widziałem, że mamy z nimi jednak dobre relacje. I mam nadzieję, że tak pozostanie. W sumie można wziąć tutaj z Ruskimi sojusz. I Unię później jeszcze wziąć. To w ogóle Unia Polski i Rosji by była tutaj przepotężna. Ale w sumie można tak zaraz zrobić. Jakby rzadko robię tutaj Unię czy jakieś sojusze w moich filmach. Ale myślę, iż tym razem jak coś można pokombinować tutaj. Więc Rosja, zaproponuj sojusz. Wy jeszcze nie chcecie sojuszu, więc ja tutaj, żeby nie zadłużać dalej swojego państwa, postaram się coś podbić. Tylko nie wiem co, bo tak wyrekrutowałem to wojsko, a żadnego planu w ogóle nie mam. Bangladesz widzę, że tutaj z kimś walczy, ale ja ten Bangladesz mógłbym zająć w sumie. Czy co to jeszcze jest? Chińska Republika Ludowa? Norwegia? Nie, w sumie tutaj mam taki fajny przyczółek na Belgię. To w sumie można tutaj Belgię zająć i Niderlandy. Czemu nie mogę tutaj wejść na te ich tereny? Serio nie mogę tutaj ich zaatakować, bo tu jest jakaś rzeczka śmieszna? Czy to jest jakiś błąd? Nie wiem. Ile, dobra. Robię coś takiego. Wszystko ładnie przejęte. No ale nie wiem, dobra. Teraz ruszę tutaj na Niderlandy. Okej, mam już fajny przychód. Tutaj z Rosją muszę cały czas poprawiać relacje. I Wielka Brytania tu się w ogóle wbiła w ten Bangladesz. Ciekawe bardzo. Ale tutaj ja już nie mam co podbijać. W sumie jeszcze jest ta Francja. Jakie oni mają prowincje? Tylko tutaj mają. No to w sumie można się w nich zaraz wbijać, Imo. Można coś spróbować. O, oni się wbijają we mnie. I to jeszcze takim potężnym wojskiem. No to nieźle. Weźcie się na pokój, zgódźcie. Nie zgadzają się. No dobra, no co zrobię? Ja mam nadzieję, że oni mi się tutaj zaraz nie zdesantują. Oj, płynie jeszcze jakiś desancik. Tutaj chcą się zdesantować. No dobra, na razie się tutaj jeszcze będę bronił. I ja postaram się zaraz tą Francję tam wbić. Tylko by mu się jeszcze troszeczkę wojska nafarmić. Okej. To ile oni się tam bronią w tej prowincji śmiesznej? No dobra, udało mi się to już przejąć. Płynie kolejny desant, no to nieźle. Ja może bym tutaj też coś wypłynął powalczyć.
Już ich troszeczkę tutaj obić spróbuję. O, dobra, teraz mi się desantują w bardziej zaludnionej części mojego państwa. No to tyle dobrego. 7 koło wojska nam jeszcze zostało. No to git. Pewnie zaraz tutaj kolejny desant przypłynie. Więc ja już tutaj coś na morze wyślę. No, już znów się zdesantowali. Może ja bym im się też zaraz mógł zdesantować. No ale ja nie byłem gotów na tą wojnę. Oni byli już na to gotowi. Więc oni pewnie mają tam wszystko przyszykowane. Ja tutaj nic nie mam. Może by się zgodzili na pokój? Aha, zgodzili się. No dobra, no to ja się zaraz zemszczę na nich. Tylko tutaj sprawdzę, jak moje relacje dyplomatyczne z Niemcami muszę poprawiać. Sobie sprawdźmy, jak tam moje relacje z Rosją. Pogarszają się, więc trochę słabo. Może tego sojuszu i Unii tutaj nie będzie. W ogóle oni tutaj cały czas coś mi każą asymilować. A, no dobra, tutaj te tereny mi kazali asymilować. No spoko. Okej, jak tam moje relacje z Niemcami? Muszę je poprawiać. No i ilość poborowych i rozpoczyną potężną rekrutację wojsk. Tutaj już w ogóle nie mogę żadnego wojska rekrutować. W sensie, na tych prowincjach ja mogę max 3 koła wojska wyrekrutować. To jest naprawdę słabo. Więc nie wiem, mam nadzieję, że tutaj to wojsko mi już starczy do końca gry. Bo w razie czego ja nic nie wyrekrutuję, żeby się bronić. Okej, wszystko wyrekrutowane. Ja tutaj wszystko zgrupuję w jednej prowincji. Okej, i się trzeba ustawiać tutaj na granicy z Francją. Okej. Mam chyba za mało wojska, tak osobiście uważam. W sensie, oni mieli więcej, jak mnie atakowali. No, ale chwila, ja tutaj powalczę. Jak coś, to upadniemy, nic się nie stanie. Ha, żadna ofensywa się nie udała, no to nieźle. Może by się już zgodzili na pokój, albo na wasalizację. Niestety się nie zgadzają. Okej, oni mają więcej wojska ode mnie, no to koniec myślę. No cóż, ten film się kończy nieudanym podbojem na Francję.